Był styczeń 1945 roku. Z obozu pracy w Częstochowie wyszła 13-letnia dziewczynka Edith. Była sama, wycieńczona i ledwo trzymała się na nogach. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że na terenie innych obozów zginęła cała jej rodzina. Po wyjściu z obozu dziewczynka ruszyła w stronę dworca. Tam wsiadła do jednego z wagonów. W pociągu przewożono węgiel. Jako że była zima, dziewczynka nie mogła znieść przejmującego chłodu. Pociąg jechał wolno, więc postanowiła wyskoczyć na jednej ze stacji. Był to dworzec w Jędrzejowie. Zziębnięta, głodna, wyczerpana, ubrana jedynie w pasiak, usiadła na rogu dworca. Wspomina, zbliżała się śmierć, ale nagle podszedł do mnie młody mężczyzna, bardzo przystojny i energiczny. Wyglądał na księdza. Dlaczego tu jesteś? Zapytał. Co robisz? Edith powiedziała, że próbuje dostać się do Krakowa, żeby znaleźć swoich rodziców. Wówczas mężczyzna miał zniknąć, by po chwili wrócić z ciepłą herbatą. Edith piła. Mężczyzna powiedział jej, że może jej pomóc dostać się do Krakowa. Spróbuj wstać, powiedział. Edith nie miała jednak siły, by to zrobić. Była tak wycieńczona, że osuwała się na ziemię. On wziął ją na ręce i przez 3 kilometry niósł do pobliskiej wioski. Tam wsadził ją do pociągu do Krakowa. Sam także wsiadł do wagonu, w którym przewożono bydło. Kiedy dotarli do Krakowa, dziewczynka wyskoczyła z wagonu i uciekła. Zapamiętała jednak owego mężczyznę i jego imię – Karol Wojtyła. Po latach Edith, już będąc w Izraelu, dowiedziała się, że Karol Wojtyła został papieżem. Kobieta przez lata wysyłała listy do Watykanu, te jednak pozostawały bez odpowiedzi. Wreszcie jednak w 1997 roku otrzymała list, w którym papież wspominał ich spotkanie na stacji w Jędrzejowie. W 1998 roku Edith spotkała się z papieżem w Watykanie. Podziękowała Ojcu Świętemu za uratowanie życia. Wspomina: położył jedną rękę na mojej głowie, drugą na mojej dłoni i pobłogosławił mnie. W hymnie z dzisiejszej uczni śpiewaliśmy: na swojej dłoni złożyłeś nas wszystkich, własne stworzenie i rąk Twoich dzieło. Spoglądasz na nas z troskliwą miłością, Boże i Ojcze. Jan Paweł II w swoich zapiskach zanotował jedno z najbardziej przejmujących zdań jego duchowości. Pisał: jestem bardzo w Bożych rękach. Kiedy człowiek jest bardzo w Bożych rękach, to wtedy wszystko staje się cudem, a w jego życiu nie ma przypadków. A każde spotkanie z drugim człowiekiem okazuje się ratunkiem i zbawieniem. Ale żeby napisać te słowa, trzeba mieć wielkie zaufanie. A zaufanie oznacza, że to nie ja mam swoje życie w swoich rękach, ale wypuściłem z rąk to, co uważałem za swoje i oddałem temu, któremu ufam.
Takim wielkim aktem zaufania na pewno cieszył się ojciec Dolindo, twórca modlitwy Jezu, Ty się tym zajmij. Zapisał swój dialog z Jezusem, w którym czytamy: dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia mnie wywołuje pożądany przez was efekt i rozwiązuje trudne sytuacje. Zawierzenie mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami. Zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwę. Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i oddanie się mnie tak, bym jedynie ja działał, mówiąc: Jezu, Ty się tym zajmij. Ta prosta i głęboka medytacja pokazuje moc modlitwy. Moc modlitwy ludzi, którzy zawierzyli się Bogu. Jest zaproszeniem, aby Jezus przejął kontrolę nad moim życiem, trzymał mnie w swojej dłoni i prowadził we właściwym kierunku, niezależnie od tego, z czym mamy do czynienia i gdzie się znajdujemy. Celem tej modlitwy jest przypomnienie nam, że nie jesteśmy sami, a Bóg jest gotowy nas chronić i wspomagać. Modlitwa ta jest przypomnieniem, że nasze życie, bez względu na to, jak trudne, może się Bogu podobać i Bóg przyjdzie nam z pomocą. W naszej modlitwie musimy bowiem zostawić dla Boga przestrzeń wolności, nie mówić Mu dokładnie, co ma robić, ale oddać Mu wszystko, uwierzyć, że On się tym zajmie, po swojemu. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak od samego rana wołać w akcie zawierzenia: Jezu, Ty się tym zajmij. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.